Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o relacjach, jakie mogą zachodzić pomiędzy demonami a egzorcystami, czyli tak jak to jest w tytule, czy demon może opanować egzorcystę. No teraz zobaczmy. Przed Soborem Watykańskim II było tak, że no byli stali egzorcyści wciąż. Oni nabywali olbrzymiego doświadczenia przez lata posługi i później to doświadczenie przekazywali swoim następcom, swoim wychowankom. Oczywiście też było wiele książek, podręczników, opracowań, które dotyczyły tego tematu. Demonologia była uprawiana, upowszechniana, rozbudowywana. Ten temat no, najbardziej oczywiście interesuje nas w Polsce. Po Soborze Watykańskim II egzorcyści zanikli w Kościele. Ta ciągłość się przerwała i pojawili się nowi piersi za pontyfikatu Jana Pawła II. Gdzieś na przełomie XX i XXI wieku wiem tyle, że w pierwszych latach XXI wieku było w Polsce tylko czterech egzorcystów. Teraz jest, jak podają media, około 130. No i ci pierwsi egzorcyści mieli poważny problem, bo zaczynali jakby od zera. Natomiast tutaj jeszcze jest jeden bardzo poważny problem, że w pewnym momencie wystąpiła taka sytuacja w Kościele polskim, że biskupi poczuli się zobowiązani, czy stali się zobowiązani do mianowania egzorcystów i nie wszyscy podchodzili do tego z należytą powagą, nie wszyscy biskupi uznawali to za jakiś poważny problem. I zdarzało się wiele wypadków, trudno powiedzieć jak wiele, że biskupi mianując egzorcystów kierowali się względami takimi bardzo praktycznymi, to znaczy nie widzieli bardzo potrzeby. Zdawali sobie sprawę, że tracą kapłana, bo on się tylko tym będzie zajmował, czy głównie tym. Więc mianowali na tych egzorcystów takich kapłanów, z którymi nie wiedzieli za bardzo co zrobić, albo którzy nie byli według nich im bardzo przydatni, czyli na przykład emerytów, czy jakichś kapłanów, z którymi no nie bardzo właśnie wiedzieli co zrobić. Także ci egzorcystami zostawali niekiedy, trudno mi powiedzieć jak często, w niektórych diecezjach, trudno mi powiedzieć w których, w tej chwili przynajmniej, stawali się przypadkowi kapłani, nie bardzo przygotowani do tej roli, być może nie bardzo nawet przywiązujący wagę do samego zjawiska, no bo w seminariach, czy na studiach, czy w ich otoczeniu nie uczono ich o tym, nie uwrażliwiano ich na ten problem. No i teraz tak, czy demon może opanować egzorcystę? Zadajmy inne pytanie, czy może zwieść egzorcystę? I oczywiście to jest możliwe, demony to są aniołowie upadli, pochodzący z różnych chórów, aniołowie z założenia, znaczy ze struktury swojej ontycznej. To są takie byty, które są bardzo inteligentne, przewyższają inteligencją, intelektem człowieka. I demony również przewyższają, są inteligentne, mają czas na zdobywanie doświadczenia, co się może udać, co się nie może udać. I jeżeli mają problem z egzorcystą, no to jednym z rozwiązań jest próba zwiedzenia tego egzorcysty. Wiem, że na przykład był taki wypadek, że była opętana, która
z którą egzorcyści nie mogli sobie dać rady, ciągle stosowali wobec niej egzorcyzmy. To widocznie zmęczyło demony, które ją opętały i zastosowały taki numer, że ona gdzieś tam sobie poszła, wróciła do tych egzorcystów i powiedziała, że miała objawienie Matki Bożej, która jej powiedziała, że od tej chwili opętania ustaną, bo ona sama jakby wypędziła demon. No i egzorcyści w to uwierzyli i kobieta zmarła. Zmarła z głodu, bo nic nie jadła, bo takie było przykazanie demonów. Demony mogą zwieść egzorcystę też na tej zasadzie, że się wyciszą na przykład. I ten opętany będzie zachowywał się jak normalny człowiek i egzorcysta może dojść do wniosku, no, że wszystko się udało, opętania już nie ma. Pamiętajmy też o tym, że opętanie to jest jedna z form działania demonów. Mogą w inny sposób działać na człowieka i być z nim w stałym związku. Teraz wiemy, to wynika też z dokumentów podpisanych przez Jana Pawła II, że egzorcysta to musi być kapłan o szczególnej pobożności, bez skazy, z dużym doświadczeniem. I jeżeli tak nie jest, jeżeli nękają tego egzorcystę jakieś nałogi grzechowe, jeżeli jego wiara nie jest pełna, jeżeli nie bardzo jest przekonany o możliwościach demonów, niewiele wie o tych demonach, no to demony najpierw go zaczną zwodzić, później nawiążą z nim kontakt stały, będą, bez jego świadomości oczywiście, będą nad nim pracowały. I w taki czy inny sposób mogą w takim egzorcyście się zagnieździć, czy być w nim w stałej relacji i go w sposób stały zwodzić, odwodzić od Chrystusa, wprowadzać w jakiś grzech, na przykład przede wszystkim pychy, na grzech samych demonów, grzech, który spowodował, że aniołowie upadli, ci, których ta pycha dotknęła. I teraz co się dzieje z takim egzorcystą? Znaczy biskup może się zorientować, czy otoczenie kapłańskie może się zorientować i pozbawić go tej funkcji egzorcysty. Może sam z niej zrezygnować i późniejsze jego życie będzie wskazywało na to, że coś tutaj jest nie tak, że jednak chyba nastąpiło jakieś dotknięcie demonów, dotknięcie takie no, powodujące trwałe skutki. Taki egzorcysta może dalej kontynuować egzorcyzmy, ale już we współpracy z demonami, czyli nie do końca prawdziwe, nieskuteczne, w porozumieniu z demonami może doprowadzać do spektakularnych skutków, że no był opętany i już nie jest opętany, wystarczył jeden egzorcyzm, a to jest tylko porozumienie, że ten demon się uśpi, że będzie działał w inny sposób, że uśpi się na dłużej i tak dalej. Z tego co wiem, było paru egzorcystów, których losy później dziwnie się potoczyły. No nie będę tu operował oczywiście nazwiskami, bo to byłoby narażenie się na jakiś na przykład proces. Natomiast jest to zjawisko bardzo niebezpieczne i wydaje się, że biskupi nie zauważają, znaczy nie powiem, że wszyscy biskupi, ale że część biskupów nie zauważa tego problemu, bo właśnie dla nich szatan, demony to nie jest żaden problem. Nie mają wiedzy na ten temat, nie widzą zagrożenia, lekceważą, bagatelizują, prawda? I
I później mogą być z tego straszne skutki, zarówno dla tych kapłanów, którzy zostali egzorcystami, jak i dla tych, którzy podlegają egzorcyzmom przez nich dokonywanym. Znaczy, nie chcę być odebrany w ten sposób, że podważam zaufanie do egzorcystów, tylko gdy gdzieś komuś potrzebny jest w rodzinie egzorcyzm, to wydaje się, że powinien się 5 razy zastanowić, do którego egzorcysty się udać. Z egzorcystami jest trochę jak z lekarzami, prawda? Może być dobry lekarz, zły lekarz, może być lekarz, który no, myśli, analizuje, może być taki, który opiera się tylko na wynikach badań dokonywanych przez aparaturę taką wysokiego poziomu. I kiedy jesteśmy chorzy, no, staramy się dotrzeć do tego dobrego lekarza. I tutaj no, to oczywiste jest podobnie. Nie może być inaczej. Pewnie przed Soborem Watykańskim II też było tak, na pewno było tak, że byli bardziej skuteczni i mniej skuteczni egzorcyści. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo.